15. Festiwal Nauki w Krakowie rozpoczął się od turnieju siatkarskiego dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych. Finał Mistrzostw Światła odbył się 18 maja w małej hali Tauron Areny Kraków. Chcemy zrobić coś pożytecznego, coś dobrego dla społeczności szkolnej. W ramach integracji między środowiskiem szkolnym a środowiskiem akademickim. Gościem specjalnym turnieju finałowego był Piotr Gruszka. Siatkówka uczy cierpliwości, bo nie jest łatwym sportem, jest bardzo trudny technicznie, więc cierpliwość jest bardzo potrzebna, żeby spokojnie dojść do poziomu takiego, który będzie zadowalał przede wszystkim każdego, który trenuje, a w tym przypadku dziewczyny. Część sportową imprezy rozpoczął mecz o trzecie miejsce, w którym zmierzyły się drużyny dwóch krakowskich liceów, 6 i 7. Pojedynek ten 2-0 wygrały siatkarki z 7. Z trzeciego miejsca się cieszymy się, że teraz wygrałyśmy. Myślę, że pokazałyśmy się z dobrej strony. W finale turnieju zmierzyły się zespoły Liceum z Wieliczki oraz 24 LO z Krakowa. Pojedynek ten 2-0 wygrały siatkarki z 7. Do wyłonienia zwycięzcy w tym wyrównanym meczu potrzebny był tiebreak. Decydujący set wygrały krakowianki, a ostatni punkt meczu zdobyła Gabriela Mastek. Podczas dekoracji zwycięzców odebrała nagrodę dla najlepszej zawodniczki turnieju. Myślę, że turniej był bardzo udany pod względem poziomu sportowego, jak i też relacji międzyzawodniczej. Wydaje mi się, że był rozegrany fair play i no, tylko więcej takich turniejów. 20 maja Błonia Krakowskie zostały opanowane przez biegaczy rywalizujących w ramach światłobiegu. Biegali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz pracownicy uczelni wyższych Krakowa. Wszyscy uczestnicy podkreślali potrzebę organizowania tego typu imprez. Bieganie w takich terenowych, na takich terenach właśnie otwartych tutaj na Błoniach jest zdecydowanie lepsze. W sumie w formie trochę zabawy możemy tutaj spotkać się wszystkimi zawodnikami, biegaczami, amatorami. Myślę, że to jest bardzo dobra idea, ponieważ angażuje też szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i licealne. Punktem kulminacyjnym wydarzenia był bieg sztafetowy VIP-ów, w którym udział brali rektorzy, prorektorzy, dziekani i prodziekani krakowskich uczelni. Zawodnicy w nawiązaniu do hasła tegorocznego festiwalu zamiast pałeczek na poszczególnych zmianach przekazywali sobie latarki. Bieg zakończył się dość niespodziewanie zwycięstwem Akademii Ignacjanum. Jest to wspaniała inicjatywa, żeby zobaczyć, że ludzie mają również inne wymiary aktywności niż tylko naukowej, niż tylko swojej administracyjnej. Mistrzostwa Światła, Światłobieg to tylko część festiwalowych wydarzeń, które wpisują się w tegoroczne hasło Oświeć się. Rok 2015 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Uniwersytet Pedagogiczny, który w tym roku odpowiada za organizację festiwalu, dla uczestników przygotował też duże widowisko plenerowe. Koncert pod tytułem Po drugiej stronie światła będzie można obejrzeć w piątkowy wieczór na rynku głównym. Będą 3 projektory, 3 projekcje ustawione. Mam nadzieję, że dźwięk z obrazem w jakiś sposób podziała na publiczność. Za opowieść muzyczną będzie odpowiadał poszukiwacz dźwięków elektronicznych Marek Biliński. Ciągle te moje utwory przearanżowuję na potrzeby koncertu i w zasadzie co koncert to te utwory brzmią nowocześnie i się w związku z tym nie starzeją. Pełen program wydarzeń festiwalowych, które potrwają od 20 do 23 maja, można znaleźć na stronie Festiwalu Nauki.